Zamach na kulturę w teatrze we Wrocławiu. Właśnie, to zaczyna... Facet zamówił porno na sceny teatru. Premier, wicepremier Gliński, który zareagował. A co miał? Nie reagować? Na język pisany zareagował, tak? Tak, bardzo dobrze pani podkreślała. Pisze się z głowy, a mówi się z serca. Tak. Językiem można chlapnąć, ale piórem trudniej. Mm-hmm. Piórem trudniej, bo jednak się pisze, to jest bardzo ważne spostrzeżenie, mm-hmm. dlatego wszelkiego rodzaju dokumenty, słowa pisane mają większą wagę. Ale mają większą wagę, ale w telewizji publicznej, podczas rozmowy w TVP Info, wicepremier tego rządu, minister kultury nie mógł przeczytać akapitu, który wyjaśniał jego taką decyzję. Nie mógł prawda? Dokończyć. Nie mógł, zaczął, dokończyć tak. nie mógł tego dokończyć i spotkał się z taką argumentacją, że to na konferencjach prasowych. Myślę, że to nie było właściwe, dlatego na że... misja telewizji publicznej, a zapisy ustawy medialnej pozwalają na prezentowanie stanowisk. Jak najbardziej. Ja bym też powiedział, że brakuje bardzo w ogóle w mediach, a w telewizji publicznej chyba zwłaszcza, bo przynajmniej za słabo widzę funkcję edukacyjną. To brzmi podejrzanie, bo ludzie chcą zabawy, ciekawości, tam będą uczone rzeczy. To są nie, trudne, panie ale... pośle, ja się nie zgodzę, bo ja akurat jestem człowiekiem telewizji. Ludzie będą uczyli się także programów edukacyjnych, jeżeli będą te programy im pokazywane. Jeżeli pan pokaże wysoką kulturę, to znajdzie pan okay. właśnie od niszy po szeroką publikę. Jeżeli dokudrama, czyli scena faktu, którą pokazaliśmy, śmierć rotmistrza Pileckiego, Inkę 46, Norymbergę, rozmowy z katem, miały największą widownię w historii wszystkich teatrów świata, bo w jednym czasie rzeczywistym ten teatr obejrzało 1 200 000 300 000 ludzi. To znaczy, że jest zapotrzebowanie, tylko trzeba umieć to. Telewizja publiczna to nie jest wszystko dla wszystkich, to jest coś dla każdego. Ja mogę powiedzieć... Przepraszam za długi wyraz. Oczywiście, to nie była zamierzona, wyszła na prowokację, ale że ludzie, bo o co chodzi, jeżeli jest nudny jak flaki z olejem, zasypani stosami liczb, jakimś wykresem, to jest, a to jest koniec. Natomiast pani mówi, że należy w sposób ciekawy, to też prosty, jest edukacja. To jest sztuka, oczywiście. Oczywiście, edukacja historyczna, ja mówię o tym, o tej misji, która powinna być, bo jeżeli ludzie mało wiedzą, łatwiej się nimi steruje, czytaj, manipuluje.